180, 174, 147. Witam na kanale 9 Lotka. Przenieśmy się do czasów, gdy PDC jeszcze nie istniało, Michael Van Gerwen miał niecały roczek, a Phil Taylor był ledwo po 30 i miał wąsa. 1990 rok. Lakeside Country Club, Surrey. Rozpoczęły się 13 Mistrzostwa Świata Federacji BDO. Faworytem była gwiazda w Wielkiej Brytanii, Eric Bristow. Ale ostatecznie gwiazdą stał się nikomu nieznany wcześniej Paul Lim. Paul, urodzony w Singapurze, na tamtych mistrzostwach reprezentował kraj, w którym mieszkał, czyli Stany Zjednoczone. Singapore Slinger, bo taką ksywkę ma lubiany Singapurczyk, startował już wcześniej na czempionacie, jednakże jego maksimum to była po prostu druga runda. Lim zaczął turniej od pokonania nieznanego Raya Baltiego 3-2 w setach i awansował do drugiej rundy. Tam trafił na Irlandczyka Jacka McKennego, dla którego był to debiut, ale wtedy wydarzyła się historia, którą zapamiętamy do końca życia. Mecz dla Paula rozpoczął się spokojnie, objął prowadzenie, wygrywając seta pierwszego. Seta drugiego rozpoczynał Irlandczyk. Spokojnie, bo od 100 punktów. Następnie do gry wszedł Singapurczyk, choć grający pod flagą USA. 15-16 years now, McKenna. Od po prostu spokojne wejście w mecz. McKenna odpowiada godnie. 174 punkty to kolejna presja. Do tarczy po raz kolejny podchodzi Paul. Yes. Yes. Yes, it's there again. Kolejne 180 i narodziła się nadzieja na pierwszą lotkę, dziewiątą lotkę w historii mistrzostw. 15. McKenna nie oddaje żadnej presji Limowi, trzy słabe rzuty i zdobywa zaledwie 30 punktów. Po raz trzeci do tarczy podchodzi Lim. 41. Yes. Yes! Double 12! Yes! Yes! It's done! Paul Lim! A 9-down finish! £52,000! Can you believe it? Stało się. Paul bez żadnego problemu zaliczył 141 i zakończył pierwszego lega, przełamując Irlandczyka 9-tą lotką. Lim ostatecznie pokonał McKennego 3-2 i awansował do ćwierćfinału. Tutaj jego przygoda się niestety zakończyła. Slingera pokonał Cliff Lazarenko i to do zera. Lim zaliczył życiowy sukces. Poza nagrodą, którą dostał za mecze, na jego konto weszło 52 tysiące funtów za wspomnianą 9-tą lotkę. Całe mistrzostwa zakończyły się pierwszym tytułem dla Phila Taylora, który pokonał faworyta Bristowa 6-1. Ale umówmy się, kariera Phila Taylora to zupełnie materiał na inny film. Paul w federacji BDO zagrał jeszcze trzykrotnie na Mistrzostwach Świata, odpadając dwukrotnie w drugiej rundzie i raz w pierwszej rundzie. W 1997 roku przeszedł do znanej nam federacji PDC i tam próbował swoich sił. Niestety jego największym sukcesem była co najwyżej druga runda. Mało kto wie, ale Paul mógł mieć na koncie drugą 9-tą lotkę. W 2017 roku jego rywalem był Gary Anderson, jednakże tutaj nie weszła mu podwójna. Dlaczego tytuł filmu to jedyna w swoim rodzaju? Ano dlatego, że 9-ta lotka Paula Lima była pierwszą i zarazem ostatnią 9-tą lotką na Mistrzostwach Świata BDO. To by było na tyle. Zachęcam Was do subskrybowania kanału 9-ta lotka, wbijania mojego Twittera oraz wbijania do grupy Awangarda Darterska, w którym tworzy się fajna społeczność. Piszcie swoje propozycje dotyczące filmów, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.